Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, przypomnę oczywiście o pięknych konkursach z kodem CROXY. Jak wpłacasz oczywiście z kodzikiem, no to takie piękne skiny możesz wygrać. Kosa, rękawiczki, 5 dyszek wpłacasz, każdego z tych skinów możesz sobie zgarnąć, no i oczywiście jak uda ci się wygrać, to prezencik taki ci się pokazuje i oznacza to, że oczywiście udało ci się wygrać, a my mamy 10 koła dzisiaj, no i wjeżdżamy w skrzyneczki, tak, no wjeżdżamy tutaj w skrzyneczki jakieś, dajmy na to, no pumpkin sobie wlecimy powiedzmy w 4 takie skrzyneczki, do tego wudu, 4, do tego dorzucamy Supreme Knife'y i niech będzie jedna skrzynia 50-50, 4000 zł koszt takiej bitwy, no naklikałem tutaj trochę, nie powiem, że nie, oczywiście jak chcesz wygrać skina, no to sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no i oczywiście dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu CROXY na CSGO skinsie. Jak oczywiście są pełnoletnie, jesteś logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik, no i kodzik CROXY przez 2x sobie tutaj wpisujesz 10% więcej, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, no i tak jak wspomniałem, no to osoby wpłacając skonę CROXY mają szansę wygrać tam te piękne skiny, tam jest kosa stary, piękna, rękawiczki do tego i bardzo dużo, wiele innych ładnych skinów, tak? Zobaczmy, no co tutaj dostaniemy, no przegrywamy póki co sromotnie, no ale liczymy, że te skrzynki dwie ostatnie coś fajnego nam zakręcą, póki co 500 zł zaledwie na naszym koncie, a wupka jeszcze dostajemy 667 zł, no powiedziałbym, że mniej więcej tutaj o połowę przegrywamy, no ale właśnie, wjeżdżają teraz skrzynki, na które liczymy, no i szczerze, no tutaj zamieszanie lekkie, no ale teraz skrzynia 50-50, no i niestety tutaj nic, niestety nic stary, to jest bitwa przegrana, no przeszło nam koło nosa 5700, bardzo mi się to nie podoba i 5700 mi zostało, to jest naprawdę dziwna anomalia, że tutaj akurat No dziwne, tak? Zobaczmy. Ametyst, no trzeba tu wjechać solidnie, żeby spróbować to odbić. 6 skrzynek takich, no powiem tak, jeżeli tę bitwę przegramy, no to bardzo szybkie zerowanko dzisiaj, na dzisiejszym filmie, no mam nadzieję, że tak nie będzie i że tą bitwę tutaj uda nam się jakoś ukąsić. M9, lore! 3400, no i to jest gigantyczna przewaga teraz nad moim przeciwnikiem, do tego jeszcze tutaj kosa, to też jest 500 co najmniej, zobaczmy jak będzie dalej, 4 skrzynki jeszcze przed nami, no zaczynamy naprawdę bardzo dobrze tą bitwę na te skrzynki ametyst, no ostatnio ten ametyścik naprawdę bardzo ładnie daje, rękawiczki 3300 minimal wear, no i 2 skrzynki jeszcze przed nami, no ja nie wierzę, żeby tu się coś złego stało, tak, no tutaj tylko talon, szafir mógłby uratować mojego przeciwnika, spada falchion, no to jest powiedzmy, no chciałem powiedzieć 2000, no ale na szczęście bitwa wygrana, 10 koła, no i wracamy na dobre tory, 11 tysięcy, tyle nam jeszcze zostało. Powiem tak, trzymam bardzo kciuki za tą bitwę, bo jest to bitwa na 4 skrzynki z nożami, no ale nie jest to byle jaka bitwa, tak, no bo wszystkie te 4 skrzynki są na podboostowanym trybie Joker, więc zobaczmy, na każdy ten nóż w tej skrzyni mamy taki sam procent szans na trafienie i zobaczmy, czy ten procent podkręcony faktycznie coś nam da, ostatnia skrzynia, no proszę, tutaj musi coś być, mamy karambitacz, to jest okej, okay, to jest slotter. Myślałem na początku, że to jest fate jakiś czy coś, no ale karambit slotter, jest to 5100 zł, więc też nie ma tragedii, bo bitwa jak najbardziej tutaj wyszła nam na plus, mimo iż no kurczę, nie jesteśmy jakoś mega zarobieni, no to dało naprawdę sympatycznie. Ile kosztuje glove case na buście? No trochę kosztuje, tak? No dobra, 5 takich skrzynek, no ja się poświęcę dla widza i taką bitwę zrobię, bo widziałem, że tutaj są teraz Pandory, w sensie te rękawiczki fioletowe, więc mam nadzieję tutaj, że teraz ta skrzynka jest trochę bardziej zbalansowana i faktycznie ciut lepsze te rękawiczki będą lecieć. 2000 zł, przypominam jedna taka 2500, więc tutaj no naprawdę trzeba solidne rękawice trafić, żeby wyjść na plus, no bo większość właśnie tak no 1500-2000 te rękawiczki kosztują. Oj, Cobalt Skulls, są piękne rękawiczki, na 1800 zł zaledwie i jest to niestety kolejne otwarcie na minus, tak? No mówię, tutaj naprawdę trzeba bardzo wyjątkowe rękawiczki trafić, żeby wyjść z tej skrzynki na plus. Zobaczmy ostatnie otwarcie, no i bitwa będzie wygrana raczej. 13900, więc okej, okay, no my sobie coś tam delikatnie zarabiamy i łącznie już prawie 15 koła w naszym ekwipunku, zaczęliśmy z balansem 9, więc no tutaj
przydałoby się coś poddymić, nie powiem, że nie. Dlatego ostatnia bitwa na dzisiejszy film za 10 koła. Jeżeli taką bitwę uda nam się wygrać, no to jestem ukontentowany, usatysfakcjonowany na dzisiejszym filmie i możemy go sobie zakończyć. Zobaczmy, bo ty samo, starcie ostateczne na dzisiejszym filmie. Zobaczmy, 6 skrzynek Gemstone. Pierwsze otwarcie, 4800, już solidnie tutaj wjeżdżamy. M9, piękna, bo... no Doppler, tak? A Dopplery no wszystkie są śliczne, tak? I trzeba to zaznaczyć, że nie jest to żadna podboostowana wersja z skrzyni Gemstone, jest to normalna skrzynka za 1680 zł, więc zobaczmy jak jeszcze tutaj... Nie! 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 Ja pierdolę! O! Nie! To, nie, to się... Nie, to się nie dzieje, stary! Gamma to... Czy... Taki dusz jest do trafienia w tej skrzyni?